Gmina Osielsko. Wysoko rozwinięta infrastrukturalnie, zapewniająca komfort życia swoim mieszkańcom, dbająca o jak najlepsze warunki i poziom edukacji dzieci i młodzieży, promująca zdrowy styl życia. Panie Przewodniczący, sporo czasu Pan już jest zaangażowany w pracę samorządu gminnego. Co może Pan nam na ten temat opowiedzieć? No to prawda, troszeczkę czasu upłynęło. Praktycznie jestem 8 kadencji, chociaż ta pierwsza nie była pełna. Powiem szczerze, że to praktycznie to 30-lecie, które w tym roku obchodzimy, jest taką szczególną rocznicą. Obchodziliśmy 25-lecie samorządu gminy Osielsko w Świetlicy Wiejskiej w Maksymilianowie. Brali wtedy udział wszyscy obecni radni, wszyscy radni od pierwszej kadencji, którzy byli w samorządzie gminy Osielsko, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy. Także mogliśmy tamtą rocznicę uczcić w sposób taki godny. W tym roku ze względu na tą pandemię odstąpiliśmy od organizacji tej imprezy. Zatem dziękuję serdecznie, że mogę parę słów powiedzieć tutaj do radnych, przede wszystkim tych 8 kadencji, nie? Szczególnie do tych radnych pierwszej kadencji, niektórzy wzięli na siebie ten ciężar tworzenia samorządu gminy Osielsko, bo trzeba powiedzieć, że ta ustawa, która weszła w 90 roku, robiła kolosalną zmianę w samorządzie i po prostu umożliwiła mieszkańcom większy dostęp do majątku gminy, do decydowania o wykorzystaniu tego majątku. Także no to było szczególne. A tych 18 radnych, którzy wtedy wybrali mieszkańcy gminy Osielsko, no szczególnie tutaj się zaangażowali, bo oni się dopiero tego uczyli. Oni byli tymi pierwszymi, którzy przecierali te szlaki. Nie? I tutaj trzeba wspomnieć o pierwszym przewodniczącym, panu Pawle Juszczaku, który był tym przewodniczącym niedługo chociaż, no ale był rok. Potem był wiceprzewodniczącym pan Mariusz Bręczewski, który już nie żyje, ale to był drugi przewodniczący, który przez 2 lata był tym przewodniczącym Rady. No, od 93 roku był trzeci przewodniczący, Benedykt Leszczyński, to ja. I do dzisiaj jakoś ten urząd tutaj wspólnie sprawuje. No, dzięki przede wszystkim mieszkańcom, którzy wybierają nas na radnych, a mnie akurat wybierali mieszkańcy Rzędowa, miejscowości, w której się urodziłem i w której mieszkam do dzisiaj. Także z tego jestem też dumny, że mogę reprezentować mieszkańców swojej wsi przez te prawie 30 lat. Tutaj też chciałbym podziękować przede wszystkim tym wszystkim radnych tych 8 kadencji za to, co zrobili, za tą pracę, którą włożyli w tą samorządność tutaj naszej gminy. No i wspomnieć nawet tych, którzy pracowali już odeszli, nie? Bo nie możemy tutaj zapomnieć o takich radnych jak panu Racinowskim, panu Walczaku, panu Rajpoldowi, panu Konopczyńskim, o panie Konopczyńskim, o panu Bręczewskim już mówiłem, pan Lutostański z Jaróżyna radny. Ci ludzie, można powiedzieć, też się bardzo dużo angażowali, bo oni byli, niektórzy z nich byli również członkami zarządu, czyli bezpośrednio wpływali na decyzje, jakie wtedy podejmował pierwszy wójt Grzegorz Pilarski. Do 96 roku był tym pierwszym wójtem. Potem nastąpiła zmiana i obecnie Wojciech Sypniewski, który do dzisiaj tak wspólnie współpracujemy tutaj. Dlatego dziękuję tym wszystkim radnym, sołtysom tych wszystkich kadencji, tym wszystkim dyrektorom tych jednostek, że przez te 30 lat dołożyli starań, żeby ta gmina wyglądała tak pięknie jak dzisiaj. A z czego jest Pan tak najbardziej dumny, jeśli chodzi o rozwój gminy? No mi się wydaje tutaj, że ten rozwój gminy to jest bardzo widoczny, bo tutaj nie możemy ukrywać, że w 90 roku, kiedy zaczynaliśmy budować ten samorząd i rozwój tej gminy Osielsko, to wtedy mieliśmy około 6 tysięcy mieszkańców i budżet w ramach 9 milionów, czyli to
To jest w tej chwili, my w tej chwili mamy, można powiedzieć, prawie 15 tysięcy mieszkańców i budżet już powyżej 100 milionów, czyli te efekty finansowe są namacalne. Wtedy żeśmy likwidowali przedszkola, wyłączali oświetlenie, stan dróg był fatalny. No sukcesem wtedy było to, że radny mógł załatwić na przykład przyczepę szlaki na drogę, żeby uzupełnić dziury w drodze. I to mieszkańcy się wtedy bardzo cieszyli z tego, sami się angażowali, rozsypywali tą szlakę. No i to były wtedy takie sukcesy, nie? No dzisiaj sukcesem jest to, że mamy praktycznie całą infrastrukturę już na dobrym etapie rozwoju. Czy to infrastrukturę techniczną, czyli drogi, kanalizę, wodociągi, czy socjalną, szkoły, świetlice, domy kultury. To wszystko się tak rozwinęło w tej chwili, że praktycznie tylko w tym momencie możemy poprawiać, polepszać jeszcze dodatkowo te warunki. No. No właśnie, jakie jeszcze wyzwania przed władzami gminy? To można powiedzieć, że wyzwaniem takim szczególnym to jest nadal nieuregulowana sprawa w naszym samorządzie, bo borykamy się z tym już od paru lat. To jest sprawa związana z kanalizacją. Tutaj mamy problemy i tu można powiedzieć, że od 98 roku, jak powstały te samorządy, powiat i samorząd wojewódzki, to można powiedzieć, że te kompetencje rady i radnych troszeczkę od tego okresu troszeczkę się zmniejszyły. W tej chwili 2018 roku po tych nowych wyborach kompetencje jakby radni otrzymują trochę większe już w tej chwili. Powraca ten system tych dwóch kadencji pierwszych, gdzie uważam, że to były najlepsze lata w kadencji gminy Osielsko, gdzie żeśmy uruchomili właśnie te plany zagospodarowania i ten rozwój mógł tak pójść szybko, że efekty w tej chwili mamy, ale wtedy radę wybierali mieszkańcy, a wójta wybierali radni, czyli było jakieś przełożenie. W tej chwili można powiedzieć, że rada ma ograniczone kompetencje co do jakiejś, powiedzmy, presji na wójta. No dobrze, że u nas akurat tutaj komitet wyborczy wójta i radnych jest jakby idzie w parze, nie? Bo obserwujemy, sami widzicie, że obok naszej gminy trochę się z tym borykają, bo wójty z innej grupy, radni z innej grupy, no i nie zawsze się to układa. Sukcesem jest to właśnie, że mieszkańcy zaufali tym radnym i poprzez 30 lat faktycznie jest okres kontynuacji. To jest ogromny sukces, że kontynuujemy ten rozwój, który został zakreślony i to, że mieszkańcy wybierają nas na kolejne kadencje, to świadczy o tym, że akceptują to, co tutaj robimy i co rozwijamy. No a dla mnie to tutaj takim na ten okres tej kadencji to też jest wyzwanie przede wszystkim poprawić warunki pracy Rady Gminy. Ponieważ w tej chwili ze względu na trudności, jakie tutaj urząd poprzez ten przyrost ogromny mieszkańców, też musimy zwiększyć obsługę dla mieszkańców, czyli pierwsze się kierujemy tym, ale idziemy w kierunku również tego, żeby poprawić i przygotować na następne kadencje rady, bo ilość mieszkańców rośnie, wzrośnie również ilość radnych, czyli muszą być stale odpowiednie do posiedzeń sesji. W tej chwili takiej nie mamy, no ale planujemy, żeby to zrealizować w tej kadencji, czyli stworzyć godne warunki dla radnych i dla przyszłych radnych, nie? A czy jest coś, co chciałby Pan przekazać mieszkańcom z okazji 30-lecia samorządu? No przede wszystkim mieszkańcom, samorządowi, no trzeba powiedzieć, samorząd, mieszkańcy to jest samorząd, nie? Bo ta wspólnota mieszkańców tworzy samorząd, czyli można powiedzieć, że to, co dzieje się w Osielsku, to jest tylko dzięki mieszkańcom, którzy tą wspólnotę tworzą i to poprzez te wybory wybierają swoich przedstawicieli. No i przede wszystkim życzę tym mieszkańcom takiego rozwoju i dalszego rozwoju, żeby szedł w tym kierunku, żeby mogli sobie tutaj godnie, bezpiecznie mieszkać. No i szczególnie z okazji tej rocznicy 30-lecia samorządu składam mieszkańcom szczególne życzenia zdrowia,
pomyślności dla nich, dla ich rodzin, członków rodzin, żebyśmy mogli dalej wspólnie działać na rzecz naszej małej ojczyzny, tak by można powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.